Wczoraj przed godziną 15 służby policji i straży pożarnej zostały postawione w stan alarmu z powodu pożaru, do którego doszło w jednym z budynków wielorodzinnych miejscowości Sieradza. Jak się okazało, ogień wybuchł w pokoju mieszkania zajmowanego przez samotnie mieszkającego 82-latka. Prawdopodobnie pożar spowodował niewłaściwie zabezpieczony piecyk, zwany popularnie kozą. W czasie, gdy strażacy zajmowali się gaszeniem ognia, policjanci czuwali nad bezpieczeństwem mieszkańców 18 mieszkań bloku i zabezpieczali okoliczny teren. Na czas z prowadzenia akcji gaśniczej 30 osób, w tym właściciel palącego się lokalu, zostało ewakuowanych. Na szczęście nikt z nich nie ucierpiał. Podczas przeszukiwania pogorzeliska znaleziono nie w pełni kompletny pistolet Browning kaliber 9 mm, należący do 82-letniego właściciela mieszkania, który, jak wstępnie ustalono, od kilku lat przechowywał go u siebie bez wymaganego przez prawo pozwolenia. Policjanci zabezpieczyli broń i ustalą m.in. skąd pochodzi i czy nie jest ona przedmiotem przestępstwa.